Proszę Państwa, dogasają jeszcze dyskusje o finansach, bo tutaj w tym miejscu na Festiwalu Nauki spotykają się różne dziedziny i oczywiście fachowcy z różnych uczelni. Teraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i dr Agnieszka Nawrocka. Witam Cię, Agnieszko. Witam serdecznie. Mamy naprawdę ciekawy i bliski życiu temat. To jest tak zwana komunikacja wizualna. Brzmi w sposób skomplikowany, a za chwilę wszystko się wyjaśni. No i oczywiście wszystko, co nas otacza, z czego korzystamy, a myśl na ten temat powstaje właśnie w Akademii Sztuk Pięknych. Powiedz trochę o tej dziedzinie, którą się zajmujesz. Tak ogólnie zarysujmy Państwu te kwestie. Komunikacja wizualna, jak sama nazwa wskazuje, powinna dotyczyć informacji, która związana jest z przekazem wizualnym. Czyli komunikacja wizualna powinna się z nami komunikować bez dodatkowych osób poprzez różne nośniki. Zazwyczaj początkowo były to różnego rodzaju reklamy, to były znaki drogowe, to są plakaty. Aktualnie to są praktycznie wszystkie przestrzenie, w których dostajemy jakieś informacje, które są zakodowane w postaci wizualnej. Oczywiście takim, można powiedzieć, że pierwsza komunikacja wizualna była już w grotach Lascaux i Pochodnych, gdzie pewne treści zostały przekazywane przez ludzi dla ludzi poprzez zapis obrazkowy. To co najważniejsze, w najprostszy sposób, już tam można było to zaobserwować. Tak, taki sposób, który rysunek kodował informacje. Przekazywał tą informację w sposób może nie trwały, bo początkowo były to rysunki na piasku albo właśnie jakieś informacje, które pozostawiano komuś, kto miał je później odczytać. Są hipotezy, w których mówi się o tym, że to na przykład myśliwi przekazywali innym informacje o tym, że byli w tym miejscu bądź też coś się tutaj wydarzyło. No i później ten zapis obrazkowy ewoluował w pismo, który stał się takim podstawowym narzędziem komunikacji wizualnej. Wszyscy znamy hieroglify, wszyscy znamy pismo fenickie, wszyscy znamy alfabet i na dzień dzisiejszy się nim swobodnie porozumiewamy, używamy w codziennym życiu, we wszystkich obszarach i dziedzinach działania naszego. Ale jest to tak naprawdę właśnie jedno z podstawowych narzędzi komunikacji wizualnej. Komunikacja wizualna, wspomniałaś o znakach drogowych, nigdy o nich nie pomyślałam, a przecież to jest taka rzecz, z której korzystamy każdego dnia, no bo tutaj musi być zakaz, nakaz, sugestia pewna. To jest godne podziwu, jak na całym świecie ktoś ujednolicił ten system. Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków i w tym wypadku też taka potrzeba była. To znaczy w pewnym momencie pojawia się potrzeba regulacji pewnych działań i zachowań większej grupy użytkowników. W związku z tym te znaki drogowe początkowo były gdzieś zaznaczane, mówiło o jakichś takich najważniejszych aspektach związanych z tym, że nagle zaczęliśmy się poruszać z większą prędkością i przy pomocy innego pojazdu niż wcześniej. No i w pewnym momencie, kiedy motoryzacja rozwijała się, zaczęły te normy i regulacje obowiązywać we wszystkich miejscach, w których można było się poruszać przy pomocy pojazdów. I bardzo dużo takich elementów związanych właśnie z zakresem dotyczącym komunikacji wizualnej wynika z pewnych reguł, zasad, i systemów, które pojawiły się jako nieodzowna potrzeba egzystencji ludzi i ich działania. I są takim naszym niewidzialnym przewodnikiem. My często mówimy, że jesteśmy otoczeni przez komunikację wizualną. Praktycznie spotykamy się z nią na każdym kroku, ale często jest ona przeźroczysta i niewidoczna. Korzystamy z niej intuicyjnie, ponieważ ona taka ma być. Ona ma być w służbie funkcjonalności, w służbie przekazywania informacji i komunikacji właśnie. I tutaj poruszamy właściwie dwie dziedziny. To jest estetyka, piękno i pewien pragmatyzm, czyli funkcja tego przekazu. I właściwie wy, projektantki, a jesteście znane w całej Polsce, chciałabym to podkreślić, że Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ma fantastyczny ten dział związany z projektowaniem graficznym i właśnie takimi usługami. Wy ciągle jesteście na tej cienkiej linii między tym, co musi być użyteczne, praktyczne, dba o nasze bezpieczeństwo również, zapewnia nam je, a z drugiej strony musi to być piękne, musi to zdobić nasz pejzaż, a w każdym razie na pewno nie przeszkadzać w funkcjonowaniu. Dokładnie tak jest. Dobrze to ujęłaś, że za każdym razem jest to tak naprawdę funkcja plus forma i bardzo często forma wynikająca z funkcji.
czyli w przypadku znaków drogowych, informacji w przestrzeni miejskiej musimy brać pod uwagę szereg różnych ograniczeń i potrzeb użytkowników. To znaczy ta informacja musi być czytelna z pewnej określonej odległości, musi być czytelna i w gorszym, i w lepszym oświetleniu, powinna mieć jasne i przejrzyste zapisy, znaki, jak również kwestie związane z kolorystyką, to znaczy, że ten kolor, który wspiera odczytywanie informacji, powinien jakby odpowiadać też naszym zakodowanym sposobom interpretacji koloru. To znaczy zazwyczaj postrzegamy czerwony jako kolor mówiący, że musimy zwrócić na coś uwagę. Kolor zielony jest tą bardziej informacyjnym i takim uspokajającym. Niebieski jest związany z czymś informacyjnym, raczej precyzyjnym. Więc nasi studenci, przygotowując się do pracy projektanta komunikacji wizualnej, no szereg tych aspektów i wiedzy na temat kodów, które niosą w sobie różne elementy i komponenty końcowych wytworów graficznych, muszą tak naprawdę w toku studiów posiąść i się z nimi zapoznać, żeby tak jak w przypadku nauki języka, móc potem swobodnie tym warsztatem graficznym się posługiwać, żeby jakby te rozwiązania były jak najbardziej użyteczne. Język graficzny, język komunikacji pewnej, międzyludzkiej, bo powodujecie, że ta komunikacja jest możliwa właściwie w każdym znaczeniu tego słowa. Ostatnio stworzyłyście w pewnej grupie komunikację, która nam pokazuje, jaka ulica, prawda, jaką ulicą idziemy. To całe nazewnictwo, te czarne plansze z żółtym paskiem na dole, to jest wasze dzieło i wiem, że coś takiego powstaje dość długo, że to jest mozolny proces, że trzeba brać pod uwagę mnóstwo czynników, na przykład taki prosty, że młody człowiek widzi dobrze, a starszy człowiek czasem widzi źle, że młody człowiek jest podatny na wszelkie zmiany i nawet ich oczekuje, a starszy człowiek lubił swoją starą tabliczkę, która była na domu. Opowiedz trochę o tym waszym środowisku twórczym i o tych wszystkich dylematach. Tak, ja myślę, że ten temat, który poruszyłaś, jest dla nas jako Akademii bardzo ważny, dlatego że akurat ten system informacji dla miasta Katowic był takim rodzajem interwencji w stosunku do systemu, który powstał z przetargu i który w naszej opinii graficznie oraz funkcjonalnie nie spełniał wszystkich potrzeb, które tego typu systemy w mieście powinny mieć. I dzięki temu, że władze miasta zgodziły się na to, żeby zaprosić nas do współpracy przy tym projekcie, udało nam się bardzo szybko tak naprawdę nanieść pewne korekty na ten system i zaproponować nowe rozwiązanie. Było to możliwe dzięki temu, że na Akademii i na Wydziale Projektowym mamy po prostu zestaw specjalistów, którzy się tym zajmują, więc bardzo szybko stworzyliśmy takie zespoły badawcze, które przygotowały nam materiał do projektowania na bardzo wielu poziomach. Także było to około 10 zespołów, które pracowały w bardzo krótkim czasie, przygotowując kwestie związane z badaniem czytelności, z badaniem tożsamości miasta, czyli szukaniem takich referencji wizualnych, które mogłyby stać się podstawą do tego, żeby podjąć decyzję dotyczącej choćby kolorystyki, która paradoksalnie jest jednym z najważniejszych aspektów ocenianych przez użytkowników oraz wszystkie aspekty związane z czytelnością, z doborem odpowiedniego kroju pisma. W związku z tym ten system, który powstał, który aktualnie jest na ulicach miasta, no był taką akcją troszeczkę interwencyjną, ale bardzo możliwą, dlatego że po prostu się w tym specjalizujemy i byliśmy w stanie tak naprawdę to zadanie skończyć i udało się tak naprawdę to rozwiązanie wdrożyć. No to jest zadanie zresztą przeogromne. Spróbujmy sobie wyobrazić, ile jest takich tabliczek, w jak różnych one są miejscach. Są w miejscach ruchliwych, spokojnych, na różnych wysokościach. To wszystko projektant bierze pod uwagę. Tak, takim bardzo ważnym aspektem związanym z projektowaniem to jest oczywiście wiedza, ale również prototypowanie. Gdyśmy prześledzili proces projektowy, to on składa się z paru etapów, my zawsze je wykonujemy. Jest taki moment, w którym należy sprawdzić koncepcję i to rozwiązanie w przestrzeni, w której ma występować. I bez tych prototypów tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić poprawnego projektu. I bardzo często nasze projekty prototypujemy w przestrzeni miejskiej, czyli po prostu
umieszczamy je w miejscach, w których powinny być odczytywane. Przyklejamy je na przykład do fasad budynków, umieszczamy je na odpowiednich wysokościach, czy też wykonujemy w ogóle takie prototypy zastępcze. Jeżeli się da, to oczywiście staramy się robić jak najbardziej zbliżone do tego ostatecznego wyglądu. Ale to rozumiem, robią doktorki, profesorki, robią to osoby, które dokładnie na swoim pięknym designerskim biurku mają te wszystkie kroje, przymiarki. Oczywiście. Tak, idziecie w miasto. Idziemy w miasto z patykami często i po prostu sprawdzamy, jak te nasze rozwiązania funkcjonują. W przypadku miejskiego systemu informacji takich prototypów zrobiłyśmy bardzo dużo i testowaliśmy w grupach użytkowników, którzy w różny sposób odbierają tą rzeczywistość i z osobami starszymi, które widzą troszeczkę gorzej, i z osobami w różnym wieku i o różnych porach dnia, żeby zobaczyć, czy ta informacja po prostu jest czytelna, również jeżeli troszeczkę zmieszka. I żadna z tych decyzji, która została podjęta w kontekście tej tablicy, nie jest przypadkowa. To znaczy, to, że są dwa kolory, jasny i ciemny, pomaga nam zobaczyć tą tablicę na jasnych i ciemnych tłach. A na przykład jak spadnie śnieg, no to widać wtedy bardziej tą ciemną powierzchnię. Jeżeli jest ciemno na przykład na tle drzew, widać tą powierzchnię żółtą. To, że jest tam taki podział, który pokazuje, w jakim mieście jesteśmy, w jakiej dzielnicy jesteśmy. I to jest ten kolor, tak? Ten żółty na dole? Tak, na tym żółtym kolorze ma nam mówić, gdzie dokładnie jesteśmy w metropolii, ponieważ metropolia jest bardzo charakterystycznym tworem, który, żeby określić, w jakim punkcie się znajdujemy, potrzebujemy trzech informacji, mianowicie miasta, dzielnicy oraz ulicy, czy też placu, czy też innej przestrzeni, w której się znajdujemy. Co na przykład nie ma miejsca w Warszawie, gdzie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że jesteśmy na ulicy takiej, w dzielnicy takiej, więc jest troszeczkę prościej niż u nas. I też te informacje są trochę mniejsze, bo one mają być odczytywane później, a najważniejsza jest tak naprawdę nazwa ulicy. Też ważna jest gramatyka. W przypadku tablic, jeżeli mamy tablicę patronacką, musimy podać tak naprawdę pełne imię i nazwisko danego patrona, również jego tytuły, jeżeli takie są. W związku z tym jakby to są pewne reguły i zasady, które na tych tablicach musiały się znaleźć i musiały być tak zakomponowane, żeby te informacje w odpowiednim momencie, z odpowiedniego dystansu i w odpowiednim miejscu były odczytywane tak, jak to założyliśmy i jak wynika z różnych prawideł, które są związane z odczytywalnością, zrozumieniem i zauważalnością informacji. Dopóki nie poznałam was, projektantów i projektantek z Akademii Sztuk Pięknych, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ważnym zagadnieniem jest krój pisma i pomyślałam sobie, że zwrócę się do naszej publiczności, żebyście sobie przypomnieli, jak uczyliście się pisać i jak wiele koncepcji pisania powstaje, jak wiele jest korekt ze strony nauczycieli, rodziców. Chcemy, żeby te litery były ładne, kształtne, żeby były czytelne. A potem, kiedy ten charakter pisma jest gotowy, to zawsze słyszymy, ale pięknie piszesz, ojejku, jak on bazgrze, prawda? No, litera jest czymś, co nam towarzyszy w życiu, to jest coś wręcz organicznego w naszym postrzeganiu świata. A teraz warsztat projektanta, jak powiedziałam, to wielkie biurko, ten stół, na którym rozkładacie różne litery, tam nie może być przypadku, a z drugiej strony trzeba coś poprzymierzać, żeby sprawdzić, tak, jak to zadziała. Tak. Rzeczywiście litera jest tworzywem. Myślę, że wszyscy mając do dyspozycji komputery wiemy, że znajdują się tam fonty, czy też powszechnie znane czcionki, czyli aktualnie bardzo duża ilość zdigitalizowanych krojów pism. Kroje pisma powstawały od zarania dziejów tak naprawdę. Ale tak naprawdę naszym miejscem, w którym powstała nasza antykwa, to jest oczywiście starożytność i starożytny Rzym. Wyjaśnijmy to pojęcie. Antykwa? Antykwa to jest po prostu nasz alfabet łaciński, który, na bazie którego, z którego teraz dzisiaj korzystamy. I to jest po prostu kształt liter, które znamy dzisiaj, czyli ten skrypt łaciński. Są oczywiście skrypty takie jak cyrylica, greka, ale myślę, że nie będziemy wchodzić w te rejony. Ale myślę, że każdy z nas widzi, jak wiele różnych odmian graficznych krojów pism możemy znaleźć choćby w naszym podręcznym komputerze. I z jednej strony jest to fantastyczna możliwość, ponieważ pozwala nam na własną kreację, wybór, podjęcie decyzji, wyrażanie siebie często poprzez to, jaki krój pisma wybierzemy do naszej pracy, czy też nawet do takich codziennych użyć. Ale z drugiej strony jest to też na pewno nadmiar budzi również to, że dosyć trudno czasami jakby zorientować się, które kroje pisma służą do czego.
I my jako projektanci wiemy o tym, że pewne krajopisma są dedykowane i projektowane dla konkretnych użyć. W związku z tym, jeżeli chcemy napisać coś bardzo małej punktacji, na przykład złożyć książkę, to używamy jednego rodzaju krajopism, ale jeżeli chcemy napisać informacje w przestrzeni publicznej, w budynku, zrobić system informacji, to używamy kompletnie innych krajopism, takich, które mają szereg cech pozwalających nam na odczytanie informacji i rozróżnianie często poszczególnych znaków. To znaczy, że na przykład myślę, że każdy z nas był kiedyś w Austrii albo w Niemczech, gdzie nazwy ulic, albo na Węgrzech, gdzie nazwy ulic i miejscowości są praktycznie nie do wymówienia, a musimy je czytać litera po literze, żeby się zorientować, czy na pewno dojechaliśmy do miejscowości, do której chcieliśmy dojechać. I wtedy rzeczywiście zastosowanie krajopisma, który pozwala rozróżnić każdą literę i na przykład sprawi, że nie pomylimy L z dużym I, bądź też na przykład nie pomyli nam się B z trójką, jest kluczowe. I wtedy projektant komunikacji wizualnej powinien jakby wziąć pod uwagę ten aspekt, że może być coś czytane litera po literze i że każdy znak powinien być rozróżnialny od innego znaku. To również ma potem wpływ dla osób, które mają na przykład problem z czytaniem, dla osób z dyslekcją, czy też dla osób, które mają gorsze parametry zauważania, czyli problemy ze wzrokiem, żeby móc po prostu każdą z tych liter rozróżnić. Co oczywiście na poziomie beletrystyki, gdzie czytamy praktycznie całymi często kształtami słów, bądź też nawet zdań, nie jest już takie istotne. Dlatego na przykład dobierając krajopisma do systemu miejskiego w Katowicach, posłużyliśmy się krajopisma austriackiego projektanta, biorąc pod uwagę, że są oni specjalistami w robieniu takich krajopism, gdyż na co dzień muszą kodować bardzo długie nazwy. I świetnie się te kroje sprawdzają również w języku polskim, ponieważ mamy dosyć długie nazwy również. Również one jakby te krajopisma mają bardzo dobrze rozróżnialne znaki, są nowoczesne, ponadczasowe równocześnie, czyli nie są oparte tylko na krótkotrwałych trendach, tylko jakby przez parę lat następnych będą wyglądać bardzo dobrze. Jest jeszcze jeden aspekt, który jest dla nas bardzo istotny, mianowicie ekonomiczność. To znaczy, że ten krójpisma nie może zabierać za dużo miejsca, ponieważ przeliczając ten krójpisma i ta szerokość słowa na ilość na przykład blachy, którą musimy fizycznie zakupić, żeby wyprodukować taką tablicę, w kontekście na przykład 1000 takich tablic, to są konkretne koszty. Więc dobranie takich wartości graficznych, typografii, która jest ekonomiczna, czyli nie jest za długa, oszczędza miejsce przy równoczesnej bardzo wysokiej czytelności, no to jest właśnie to wyzwanie, które stoi przed projektantem. Ten system właśnie komunikacji w mieście został nagrodzony, prawda? Pochwal się proszę, bo to ważne. Tak, dostaliśmy nagrodę na Śląskiej Rzeczy. To jest taki konkurs, który właśnie nagradza śląskie realizacje od dawna już ma miejsce w Zamku Cieszyn, które jest też już od bardzo wielu lat zajmuje się promocją designu w Polsce. Jest jeszcze jedna taka realizacja, która jest mi bliska, również nagrodzona. To jest realizacja twoja chyba z Justyną Kucharczyk, tak? W Nosprze katowickim. Powstało zupełnie nowe miejsce. Troszkę przypomnę jego historię, bo to był plac drzewny po kopalni Katowice. Tam wyrósł budynek Nospru zaprojektowany przez Konior Studio. No i okazało się, że to jest miejsce ogromne. Ci pracownicy, którzy w tej starej siedzibie funkcjonowali, mówią, że robią kilometry tymi korytarzami, a my widzowie, często w butach niezbyt stabilnych, jakichś bardzo eleganckich, chcemy szybciutko dostać się do swojej loży albo na swoje miejsce, a miejsc są aż 2000. Mhm. Więc w rękach projektantów pozostało to, jak my trafimy na swój fotel, żeby się wygodnie rozsiąść i słuchać koncertu. I chyba to wszystko, co powiedziałam, również projektantka musi wziąć pod uwagę. Tak, dokładnie. Do pracy nad Nosprem zostałyśmy zaproszone już w fazie powstawania koncepcji, w której jakby problem z projektowaniem dla takiego budynku, który jest budowlą unikatową, która jakby nie ma przełożenia i sprawdzenia troszeczkę inaczej niż z deweloperką, gdzie można po prostu założyć, że są pewne określone miejsca, które zawsze są oznaczane, windy, schody. No tak, poza tym to własny dom, więc pewnie nauczymy się trafiać. Dokładnie. Więc w takich unikatowych przestrzeniach jakby
absolutnie trzeba tą przestrzeń poczuć i zrozumieć logikę tego, w jaki sposób architekt chciał przekazać, chciał kierować użytkowników. Dla nas, my zaczęliśmy od tego, że okazało się, że właśnie jednocześnie w holu NOSPR-u może się znaleźć 2000 osób, które muszą oddać kurtkę, iść do toalety, a następnie znaleźć swoje miejsce. Więc pierwszym naszym pomysłem na to, jak ta informacja w tej przestrzeni powinna działać, to było to, że trzeba podzielić te osoby na pół, ten cały tłum, i podzieliliśmy przestrzeń NOSPR-u na dwie części A i B, i do niej zostało przypisane 16 wejść. One były podzielone, stwierdziliśmy, że 16 wejść to jest strasznie dużo i że lepiej będzie brzmiało, jeżeli ich będzie tylko 8. W związku z tym, dzieląc NOSPR na pół, stwierdziliśmy, że jest część A, część B. W każdej części jest przydzielona ilość wejść, to jest po 8 wejść z każdej strony na różnych piętrach, które są ażurowe, więc widać je jakby z poziomu holu. I że jeżeli podzielimy te osoby na tą część A i B, to wtedy jakby ten ruch będzie bardziej płynny i wszyscy skorzystają porówno z wind, które są też rozłożone symetrycznie. Więc jakby nam się to pięknie skomponowało z tym, jak ten NOSPR tak naprawdę miał funkcjonować. No i drugą decyzją, która była niezwykle istotna, to było to, jak powiedzieć, tak naprawdę tam były dwa systemy do zrobienia. I ten system dla publiczności, to jest ten czerwony, i też cały system związany z obsługą i kierowaniem osób, które są jakby na zapleczu NOSPR-u, czyli właśnie całej obsługi, muzyków, więc tam powstał taki troszeczkę bardziej roboczy system, my go nazywamy systemem czarnym, który był troszeczkę mniejszej skali, no, odnosił się trochę do innych potrzeb użytkowników, które przez nas zostały zdefiniowane w fazie analitycznej. Co było istotne w NOSPR-ze, mianowicie takie zakomponowanie i dobranie takiego rozwiązania, który po pierwsze będzie widoczny i będzie pomagał użytkownikom poruszaniu się, ale równocześnie będzie elementem zintegrowanym z architekturą. To znaczy tej architektury nie zepsuje i będzie takim komponentem dopełniającym. Długo dyskutowaliśmy, jak bardzo on ma być widoczny w tej przestrzeni, która jest taką przestrzenią monochromatyczną, czyli składającą się z ciemnych barw, jasnych, bardziej są duże kontrasty, to jest ciemna fasada sali, jasne ściany korytarzy, plus te elementy takie wyłożone drewnem, które znowu były jeszcze jakąś inną jasnością. I zdecydowałyśmy się na użycie koloru czerwonego jako takiego koloru, który po pierwsze jest naturalnym kolorem, który wynika z tego, co pojawiło się na fasadzie, jest kolorem przewodnim identyfikacji NOSPR-u. A co najważniejsze dla nas, był to kolor, który bardzo dobrze wyglądał na tych wszystkich tłach. Czyli i na jasnym, i na ciemnym, i na tym drewnie. To są przymiarki, 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 tak? Dokładnie. W związku z tym ten kolor okazał się takim kolorem, który rzeczywiście jest wyróżniający, ale z drugiej strony nie jest takim... trzeba było dobrać tak te wielkości i ilość tego koloru, żeby nie zdominować architektury. Więc tutaj stricte z architektem dobieraliśmy te wartości, żeby... A i miejsce bardzo zobowiązujące. Mogę ci powiedzieć, Agnieszko, że słyszałam ostatnio taki dialog dwóch pań niezwykle eleganckich, które zabierając swoje torebki na łańcuszkach mówią: ja na B2, a ja na A3. Podoba ci się to? Bardzo. To znaczy, że działa. A tak, a był to koncert Schumana, więc powiedzmy sobie, że wszystko musi się zgadzać w każdym świecie. Na koniec takie pytanie o sny, bo pomyślałam sobie, że są pewnie takie zadania, w których ta praktyka dominuje i tutaj nie można chyba się specjalnie rozmarzyć, tylko trzeba pamiętać, że ludzie mają tymi ulicami zdążyć w odpowiednie miejsca bądź nie zgubić się w jakimś obiekcie. Ale na przykład, kiedy projektuje się książkę, okładkę, kiedy człowiek czyta jej zawartość. Czy to jest tak, że to się czasem śni, że nagle jest jakieś olśnienie, jakiś fantastyczny pomysł albo przychodzący z jakiejś innej dziedziny sztuki? Absolutnie tak. Zawsze opowiadam studentom, że rozwiązanie może przyjść w nieoczekiwanym momencie, ponieważ w momencie, kiedy wrzucamy do naszej świadomości jakiś problem, jakikolwiek, choćby problem projektowy, jak w przypadku właśnie różnych działań graficznych, to nasz mózg cały czas proceduje i cały czas gdzieś z tyłu głowy mamy ten moment, w którym ta kreacja powstaje. Ja czasami rozwiązuję problemy jadąc samochodem, czasami właśnie w środku nocy, czasami w nieoczekiwanych momentach. Trudno mi tutaj powiedzieć, to nie dzieje się tak, że po prostu kładziemy przed sobą czystą kartkę i ten pomysł na nas spływa. To jest tak naprawdę czas i
czas i wiele różnych okoliczności. Ale tak jest, że to się pojawia czasami w nieoczekiwanych momentach. Ja się ogromnie cieszę, że Akademia Sztuk Pięknych pojawiła się na Śląskim Festiwalu Nauki. Mieli Państwo okazję poznać utytułowaną, fantastyczną artystkę, projektantkę, która ten świat praktyczny potrafi połączyć ze sztuką, z wysokimi lotami, dr Agnieszka Nawrocka. Cały zespół jest godny pozdrowienia. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Ja również. Państwu również. Thank you.